Witajcie kochani, ja jestem Natalia i dzisiaj z Adamem chcielibyśmy zaprosić Was na wirtualny spacer po naszym internacie, w którym ja mieszkam przez 3 lata, a Adam przez 5 lat. Dokładnie. Pokażemy Wam internat z każdej strony, jak to wygląda z perspektywy osób, które tutaj jednak długo mieszkały. Pokażemy Wam, gdzie kreowaliśmy nasze wspaniałe wspomnienia przez całe liceum i ja jeszcze przez kawałek gimnazjum. I zachęcimy, mam nadzieję, Was do przyjechania tutaj, zobaczenia tego na własne oczy i mam nadzieję, że zamieszkania. Teraz jesteśmy na trzecim piętrze naszego internatu i za mną znajduje się część męska, męskich pokoi, a tutaj znajduje się część żeńska. I zapraszamy Was do obejrzenia kilku przygodowych pokoi z tej części. Teraz część męska, pokażemy Wam przykładowe pokoje chłopaków. Znajdujemy się w patio, części wspólnej, gdzie wszyscy mogą się spotkać, posiedzieć, porozmawiać, poczytać, odrobić lekcje. Jest tu też darmowe Wi-Fi, więc jeżeli chcielibyście posiedzieć nie za swoje, to możecie przyjść tutaj. Teraz jesteśmy w pokoju, który kojarzy nam się zawsze z wspólnymi wieczorami z wychowawcami, szczególnie z panią Graszynką. Pozdrawiam panią Graszynkę. Z którą zawsze graliśmy w planszówki i naprawdę superancko spędzony czas, bo zawsze było można przyjść po ciszy nocnej właściwie, pograć w planszówki, porozmawiać. Super miejsce. Wszystko znajduje się za nami. Są tu też piłki, jeżeli ktoś chce wyjść na boisko. Piłki, jakieś inne gadżety, cokolwiek chcecie tak naprawdę. Jesteśmy przed pokojem wychowawców, gdzie można przyjść i porozmawiać. W naszym internacie również znajduje się kaplica i wychowawcy zapraszają chętne osoby do wieczornej modlitwy. Znajduje się kuchnia, w której przygotowywane są wszystkie posiłki. Jeżeli ktoś chce, może sam przygotowywać sobie posiłek, może wejść i ugotować. Jesteśmy teraz w naszej jadalni, gdzie wszyscy wspólnie spożywamy śniadanie, jak i kolację, a dwa razy w tygodniu przyjeżdża nas pyszny katering. Ostatnim już punktem naszej wirtualnej wycieczki jest świetlica. Mi osobiście kojarzy się ona z maratonami filmów, które były organizowane tutaj w internacie. Dokładnie. Bardzo cudownie wspominam tutaj czas spędzony w tym miejscu. Wiele spotkań, rozmów tutaj przeprowadzonych, naprawdę wspaniałe miejsce, dużo wspaniałych wspomnień. Nasz spacer powoli już dobiega końca. Dziękujemy Wam, że oglądaliście. Mamy nadzieję, że chociaż troszkę przybliżyliśmy Wam, jak wygląda tutaj nasz internat. Gdybym miał to ładnie podsumować, powiedziałbym, że każdy z nas zostawia tutaj cząstkę swojego życia, a w zamian dostaje naprawdę cudowne wspomnienia. Dziękujemy i zapraszamy.